Dziękuję bardzo za tyle ciepłych słów z prezentacji mojej osoby. Chciałabym Państwu serdecznie, serdecznie podziękować za udział w naszym dzisiejszym spotkaniu, za zainteresowanie tematami, o których będziemy opowiadać. Jestem niezmiernie dumna, że mogę uczestniczyć w tej konferencji i mogę podzielić się z Państwem swoimi uwagami, które zbieraliśmy w ramach naszych codziennych zajęć z pacjentami i przekazać cenne informacje. Często słyszymy od naszych podopiecznych, często słyszymy od rodzin naszych chorych, jak poznać, że to już zbliża się ten kres. Oczywiście jest to niezwykle trudny temat, bo tak jak tutaj dzisiaj rozmawiamy, temat śmierć, odchodzenie, ból, tęsknota, są to tematy, z którymi trudno sobie radzimy. Może boimy się tego tematu, a może po prostu nie potrafimy o tym rozmawiać. Jak poznać, że osoba umiera? Otóż okazuje się, że w takim poradniku, który stworzyliśmy w Puckim Hospicjum, poradnik zamieszczony na stronach w internecie o opiekowaniu się pacjentem w warunkach domowych, cenne wskazówki dla opiekunów, bliskochorego.pl. Otóż okazuje się, że w przeciągu 2 lat z tego portalu skorzystało ponad 240 tysięcy użytkowników. Natomiast pytaniem i właściwie taką podstroną najczęściej odwiedzaną przez użytkowników jest właśnie informacja, jak poznać, że osoba umiera. Kolejną taką informacją, najczęściej zczytywaną, opieka nad osobą umierającą w domu, a także pielęgnacja osoby umierającej. Proces umierania, czy możemy przewidzieć początek i koniec? Muszę powiedzieć, że tak jak możemy w przybliżeniu zauważyć u naszego podopiecznego wszystkie symptomy, które będą wskazywały na rozpoczynający się początek umierania, tak wydaje się, że nie mamy prawa określić czasu śmierci. Muszę Państwu powiedzieć, bo często tutaj opowiadamy o swoich spotkaniach, swoich doświadczeniach pracy w hospicjum, gdzie opiekowałam się pacjentem, który przeszedł całe leczenie onkologiczne i któregoś razu zadał pytanie wielkiemu profesorowi akademickiemu: panie profesorze, to ile mi zostało tego życia? Będzie pan żył 6 miesięcy. Widzieliśmy się w hospicjum po roku i proszę mi wierzyć, że ja nie potrafię sobie wyobrazić, co przeżył ten pacjent bliscy w oczekiwaniu na ten wyznaczony czas przez mędrca. Ktoś, kto potrafi założyć, że i wyraźnie powiedzieć swojemu pacjentowi tydzień, 6 dni, dla mnie to jest szczyt ignorancji i nie ma na to zgody. Oczywiście sposób, to o czym już mówiły moje koleżanki, sposób w jaki my przekazujemy te informacje, sposób w jaki rozmawiamy z rodziną, z naszym podopiecznym, dla mnie to jest sztuka. I to nie jest tak, że my po prostu rodzimy się z tą umiejętnością i jestem gotowa, staję przed moją pacjentką i mogę swobodnie rozmawiać. My się tego musimy nauczyć. Stąd, tak jak mówiła Ania, uczestniczymy w różnych zajęciach ze studentami, bo uważamy, że już właśnie na początku tej drogi zawodowej studentów medycyny, młodych lekarzy jest niezwykle ważna edukacja, w jaki sposób przekazywać te niepomyślne informacje, a także te związane z samym odejściem naszego podopiecznego. Jak już wspomniałam, możemy przewidzieć początek. To często są różne etapy odchodzenia pacjenta, które
widzimy, że jak gdyby wzajemnie się przeplatają i tutaj niezwykle ważna jest nasza uwaga na wszystkie objawy, które zaczynają pojawiać się u naszego podopiecznego. Bardziej szczegółowo będę chciała o tym opowiedzieć w następnej części prezentacji, natomiast ponownie odwołuję się do naszego serwisu Blisko Chorego, bo pracując w miejscu w Pucku zauważyliśmy, że zawsze jest niedosyt wiedzy dla opiekunów, a również i dla samych pacjentów, na co zwrócić uwagę, na jakie objawy musimy być wyczuleni i w którym momencie, w jaki sposób, jak ja to określam, po domowemu, nawet jeszcze bez środków farmakologicznych, pomóc naszemu podopiecznemu. Pierwszym takim sygnałem, który będzie na pewno dla nas niezwykle niepokojący, będzie postępujące osłabienie. Zazwyczaj osoba, która dotychczas była niezwykle aktywna, w pewnym momencie coraz częściej zaczyna przysiadać w fotelu. Za chwilę będzie pacjentem, pacjentką leżącą, wymagającą pełnej pielęgnacji, a także pomocy w czynnościach dnia codziennego. Mówiąc o odpowiednim postępowaniu, myślę, że dla nas niezwykle ważne, żebyśmy pamiętali o cierpieniu naszego podopiecznego. Przywołuję termin cierpienie totalne, ból totalny. Ból totalny, który jest składową cierpienia fizycznego związanego z postępem choroby, z wszystkimi dolegliwościami, które towarzyszą w przebiegu choroby, ale to jest także cierpienie psychiczne, często osamotnienie, pozostawienie samemu, cierpienie socjalne, bo przecież ten nasz podopieczny nagle dotychczas aktywny zawodowo traci miejsce pracy, problemy finansowe, ale to jest również cierpienie duchowe, związane z wiarą. Dlatego pamiętajmy, żeby rzeczywiście mówić o godnej śmierci, o godnym umieraniu, naszym obowiązkiem jest zadbanie i zabezpieczenie tych wszystkich elementów, o których w tej chwili wspomniałam. Jeżeli chodzi o pielęgnację umierającego, zostawiam to koleżance, która będzie miała wystąpienie zaraz po moim. Natomiast zwracam uwagę na kolejny punkt, spełnienie ostatniej woli i poszanowanie godności. Myślę, że nie tylko dzisiaj, ale na wielu naszych spotkaniach, może, oczywiście też nie tylko naszych, to może egoizm z mojej strony mówiąc w ten sposób, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało, jak ważny jest dla nas nasz podopieczny, nasz pacjent i jego bliscy. Oczywiście zwróćmy uwagę, że ma prawo do godności i przede wszystkim musimy szanować jego wolę. Tak jak już wspomniałam w poprzednim raporcie o dobrym umieraniu, kiedy zapytaliśmy osoby, czy chciałbyś wiedzieć o swoich rokowaniach, to prawie 70% odpowiedziało, że tak, jak najbardziej. I to, co mówiła Ania, że ta informacja powinna wypłynąć od lekarzy. Każdy z nas ma prawo decydowania o swoim życiu. Każdy z nas ma prawo decydowania, gdzie spędzę ostatnie dni mojego życia. I tu znowu prawie 60, ponad 60% pytanych odpowiada, to miejsce to jest dom. My również uważamy, że powinien być to dom, ale mamy świadomość, że wielokrotnie sytuacja rodzinna, osoby samotne, no niestety nie będą zaopiekowane tak, jak możemy to zrobić w warunkach oddziału hospicjum stacjonarnego. Życie pokazuje, że jeżeli uda nam się nawiązać ten dobry kontakt z pacjentem, z rodziną, to są nasze niekiedy znajomości wielomiesięczne, gdzie możemy stopniowo przekazywać, dawkować informacje o dalszych wynikach leczenia czy postępu choroby, skutkuje tym, że zarówno i pacjent, i rodzina nabiera ogromnego zaufania do nas.
I muszę Państwu powiedzieć, że kiedy ktoś prosi mnie o rozmowę o końcu swojego życia, uznaję to za nieprawdopodobny akt wyróżnienia, zaufania, że mogę być godna tej rozmowy. Dla mnie jest to po prostu zaszczyt. Natomiast w przypadku, kiedy pomimo naszych usilnych starań, rozmów, oczywiście to byłoby zbyt piękne. Ja mam tego świadomość, że my bardzo byśmy chcieli, żeby przez te stałe rozmowy udało się przekonać na przykład rodzinę, że w tej chwili to jest ten czas, żebyście Państwo byli razem, żeby ten czas celebrować, to spotykamy się również z sytuacją, gdzie absolutnie nie ma takiej zgody i w sytuacji, kiedy dochodzi do momentu umierania pacjenta, rodzina wpada w panikę i wymusza na personelu medycznym wywiezienia pacjenta do szpitala, bo przecież tam mogą mu pomóc, nie pamiętając, jaka była wola ich podopiecznego. Jak już wspomniałam, rzeczywiście możemy przewidzieć początek umierania i tu zwracam uwagę na fizyczne objawy, które mogą zwiastować zbliżanie się śmierci. To przede wszystkim zmiany w wyglądzie. Często mówimy, że zmieniła się twarz tego pacjenta, rysy zostały takie wyostrzone, pojawia się sinawe albo szarawe zabarwienie wokół ust, zapadnięte policzki, twarz rzeczywiście jest taka szpiczasta. Pojawiają się również zmiany na skórze, ponieważ dochodzi do zmniejszenia wydolności układu krążenia i wówczas pojawiają się zaburzenia ukrwienia dłoni, stóp, zasinienie palców, dłoni, stóp, wychłodzenie skóry, a także w miejscach, które bezpośrednio przylegają do podłoża, mówimy o okolicy pleców, okolicy krzyżowej czy kończyn dolnych, pojawiają się sinawe wybroczyny, tak zwane plamy opadowe. Oczywiście nasz pacjent, tak jak już wspomniałam, z powodu osłabienia będzie zgłaszać również dolegliwości bólowe, które związane są z przymusowym ułożeniem, ale również z wszystkimi dolegliwościami, które pojawiają się w tym ostatnim okresie. Zaburzenia w oddychaniu. Oddech staje się bardziej płytki, nieregularny, coraz dłuższe okresy bezdechów i osłuchując czy badając pacjenta stwierdzamy, że tętno jest słabiej wypełnione na obwodzie, staje się takim tętnem nitkowatym. Mówiąc o duszności i zaburzeniach w oddychaniu, pojawia się objaw, który zawsze nieprawdopodobnie stresuje również opiekunów, rodzinę, która towarzyszy przy odchodzeniu swojego bliskiego. Dlatego to, o czym wspominałam na początku, nasz serwis blisko chorego, w którym w zakładce o różnych objawach opisujemy sytuacje, które mogą się zdarzyć. I oczywiście ta informacja może być wykorzystana przez opiekunów, którzy nie mają kontaktu z opieką hospicyjną. Natomiast my, prowadząc opiekę w domu pacjenta czy w oddziale, zawsze rozmawiamy z bliskimi i jak gdyby ostrzegamy, że taki objaw może nastąpić, bo wygląda to dramatycznie, oddech jest charczący i często rodzinie wydaje się, że jest to kolejny niepokojący objaw, który przysparza ogromny dyskomfort bliskiemu. Oczywiście wytłumaczenie, co należałoby zrobić, ułożenie wyżej, ułożenie z odchyleniem głowy w bok, żeby ewentualnie wypływała ta nagromadzona wydzielina, plus postępowanie farmakologiczne. Z objawów psychicznych, które zasygnalizują, że coś się dzieje niepokojącego z naszym podopiecznym, to tak jak mówiłam na początku,
ograniczenie aktywności, tak? Ten pacjent zaczyna częściej przyjmować pozycję leżącą w łóżku, wymaga naszego stałego wsparcia, pomocy i obserwujemy też nadmierną senność, niekiedy jest to splątanie, a także brak reakcji na bodźce. Ten pacjent może być pobudzony z ogromnym niepokojem. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że bardzo często to pobudzenie i niepokój może być spowodowany nasileniem dolegliwości. Tak jak już wspominałam, nieprzyjmowanie posiłków, płynów powoduje, że zaczynają wysychać śluzówki jamy ustnej. W związku z tym ten niepokój może być spowodowany właśnie dyskomfortem w obrębie jamy ustnej. Potworny ból, ponieważ w okolicy podbrzusza, w związku z tym, że jest problem z oddawaniem moczu stolca. Różnego rodzaju zaburzenia biochemiczne, niewydolności nerek, niewydolności wątroby, także mogą również tłumaczyć te objawy. Często widzimy, że ten pacjent jest wpatrzony w jakiś punkt i jak gdyby rozmawiał z osobami, które są też dla nas niewidoczne, co w takim naszych obserwacjach oddziału mówimy: ojej, kogóż to ten nasz pan czy pani zobaczył. Jak już wspomniałam, niezwykle ważne jest i ten komfort mamy, opiekując się pacjentami w warunkach domowych, w warunkach oddziału hospicjum, gdzie jesteśmy w stanie zabezpieczyć wleki. I chciałabym powiedzieć Państwu, że opiekując się tymi pacjentami, kiedy wystawiamy zlecenie przyjmowanych leków, mamy dwa rodzaje kart dawkowania, karta leków stałych i karta leków SOS doraźnych, ja na to mówię koło ratunkowe. I tu jest niezwykle ważne, żeby opiekunowie naszego pacjenta mieli wyraźne wskazówki, co należy zrobić w konkretnym objawie. I tak opisujemy lek, w jakiej dawce, z jaką częstotliwością. Pilnując, to taki jest teraz nawias, że pismo musi być niezwykle czytelne, bo w panice pewne rzeczy umykają i pozwala to na zabezpieczenie pacjenta i opiekunów w domu. Jak rozpoznać, że osoba zmarła? Otóż obserwujemy przez kilka minut, obserwujemy brak oddechu. Osłuchując, badając akcję serca, nie stwierdzamy akcji serca, nie stwierdzamy tętnienia na tętnicy szyjnej. Widzimy na twarzy naszego podopiecznego lekko otwarte powieki, które nie reagują przy dotyku. Tak zwany objaw rzęskowy jest niestety niewidoczny. Pacjent może mieć lekko otwarte usta, z których wycieka ślina, jest rozluźniona szczęka, a także widzimy brak jakiejkolwiek reakcji na bodźce. Co należy zrobić? No wiem. Co należy zrobić? Oczywiście w momencie, kiedy zauważymy, wystąpiły objawy, o których wspomniałam, należy poinformować lekarza. My jako zespół hospicyjny zawsze zostawiamy telefony kontaktowe do nas i rodzina może nas powiadomić w przypadku innych pacjentów, na pewno powiadomienie lekarza rodzinnego. Wiemy doskonale, że niekiedy jest, zwłaszcza w dzisiejszych realiach, jest to niezwykle trudne i rodziny bardzo często borykają się z przywołaniem ekipy medycznej, która stwierdziłaby zgon pacjenta. W święta, oczywiście w dni wolne od pracy, powinien przyjechać zespół
z pogotowia. Lekarz, który przyjedzie, stwierdzi zgon pacjenta, wystawia stosowny dokument, tak zwaną kartę zgonu i dopiero wtedy można po odczekaniu obowiązkowo 2 godzin, bo taki jest przepis, 2 godziny pacjent musi pozostać w miejscu, w którym zmarł i dopiero wtedy możemy zawołać zakład pogrzebowy. Oczywiście pozostawienie ciała w domu z wszelkimi należnymi zasadami, zachowaniem pełnej godności dla osoby zmarłej. Dziękuję.